dobrze, witam serdecznie jeszcze raz. To ja, Dobs. Z powrotem witamy w metro. Last light, drodzy widzowie. Mówiąc szczerze, zacząłem już grać. Była już jakby taka pierwsza mała walka. Gra na pewno obfituje w niesamowity klimat, niesamowita oprawa graficzna, wszystko jest naprawdę bardzo ładnie, bardzo starannie dopracowane, rewelacyjne warunki zarówno jak i pogodowe, fajne warunki jeżeli chodzi o samą estetykę, jak na przykład jest właśnie zrobione poruszanie, bardzo podobne do Battlefielda zresztą, samo wycieranie maski, na którą mamy pełną kontrolę, jest to wszystko pod przyciskiem L2, przyciski są bardzo dobrze wykorzystane w postaci, że właśnie na L2 i R2, jeżeli je przytrzymamy, to w tym momencie otwierają nam się małe inwentory i tak naprawdę dopiero tam możemy korzystać sobie z wielu naprawdę różnych rzeczy, zaczynając od latarki, poprzez wymianę filtrów do maski, poprzez zakładanie tej maski, poprzez wycieranie maski i to jeżeli chodzi o samą maskę, tak? Jeszcze na pewno mamy podkładanie jak na przykład ładunków, zaczynając od claymorów, C4, takie różne rzeczy. Na 100% mamy w inwentory jeszcze 3 bronie do wykorzystania. Możemy normalnie chodzić sobie z 3 brońmi. Te bronie są w pełni customizowane, czyli możemy sobie nałożyć albo ciężką lufę, albo tłumik, albo różnego rodzaju celowniki. I to jest na razie tyle, co ja zauważyłem z samej gry. Tak? Nie chciałem wam włączać samego początku, dlatego że jest on dosyć żmudny, jest to typ gry, który po prostu właśnie człowiek musi zacząć przechodzić sobie sam, tylko po to, żeby jakby wprowadzić się w ten taki klimat. Pozostawiam to w tym momencie jakby do waszej własnej eksploracji. Nie chciałbym po prostu rujnować wam tego doświadczenia, tego od samego początku. Nie wiem, jeżeli ktokolwiek będzie tak robił, okej, jego sprawa, nie mam z tym problemu. Natomiast ja nie jestem tutaj po to, ja jestem tutaj po to, żeby pokazywać wam sam gameplay, samą rozrywkę i same jakby odczucia z tego, co tutaj nam właśnie ta gra może zaoferować, tak? Natomiast nie chcę dawać samego wczucia w grę. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, jest to masa dialogów, masa rzeczy do wyłapania i tak naprawdę moje trucie pod nosem jeszcze na to wszystko. Nie wiem, czy to będzie dobry mismatch, jeżeli chodzi właśnie o taką strukturę gry. Poza tym chciałbym dodać jeszcze, że robię live komentarz w tym momencie, jeżeli właśnie chodzi o tą grę. To nie jest audio nagrywane jakby z boku, także musicie sobie to tak samo wziąć do serca. Czasami niektóre wydarzenia też ja inaczej odbieram, nie chcę reagować w sposób jakiś, nie wiem, że mi się coś na przykład bardzo, bardzo podoba, że przesadzę na przykład z jakąś reakcją, tak? W postaci, o mój Boże, to było nie wiadomo jakie i tak dalej, wiesz, kto inny może na to zupełnie inaczej spojrzeć. Także nie jestem w tym momencie tutaj od sprzedawania uczuć. Chcę wam tylko i wyłącznie zaprezentować elementy kluczowe gry. A jak wy będziecie się z tym bawić, to już jest wasza sprawa. Także koniec mojego gadania. Wczytywanie danych użytkownika. Oczywiście i będziemy powolutku przechodzić do samej śmietanki, którą niewątpliwie jest ta pozycja. Tak, dajemy tutaj sobie przycisk, oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę. Mam tylko nadzieję, że to się wszystko nagrywa. Pozwolicie, że ja sobie tylko jeszcze sprawdzę. Tak, wygląda na to, że się nagrywa, także kontynujemy.
The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just the baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time. Just enough for me to get captured. Dobrze, czyli wynika z tego, że chcę zostać złapani. Seems like they were looking for something. These two are red. They refuse to speak. The third one looks like a ranger of the order. A mutant the size of a child was caught near him. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, 10 fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up! You're not in Hansa. Here, you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Tak, widać, zostaliśmy przełapani. Teraz... This is an outrage! I told you to stay still! Jaką... Well, let's see... 380 jaką organizację? Meters by... 302. Let's look it up in the table. Ah, congratulations. You're a mutant. No, no, please. To the garbage chute. A simple question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi. Aha, wszystko jasne. Count to three. Czyli widzę, że one, mamy znowu tutaj powstanie jakiegoś pieprzonego Reichstagu. Jak najtowarisz? Przepraszam. Usually, Reich does not interfere with the order's business. But here we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk or take a bullet to the brain. Get the officer! Hey! Tak jest. Czyli daliśmy radę. Pięknie. Kolejna z rzeczy. Chciałem tylko zauważyć, że to są wszystko jak na razie skrypty. Bardzo fajne zresztą, nie powiem, klimatyczne, ale jednak brak kontroli jest wyczuwalny. Można powiedzieć, że gra posiada dawkę przemocy. Uch ty, ty smotri. Remotely controlled block. One thing's for sure, our only chance of getting out of this alive, work together. Jasne, że będziemy pracować razem, no przecież nie mamy wyjścia, tak? Right. Now, what did they say about the garbage chute? Okay, let's get our asses out of this place, then we'll go our separate ways. Huh? Da. Zawsze lądujemy w jakimś gnoju. See the pipes? This is their contingency plan. There's a riot or an escape, just open the vault and turn the prison into one big nie, no jakby na to nie patrzeć. Panie i panowie, jest to dość zatęchła nora. Jak widać, sanepid nie odwiedza tego miejsca. We'll go as soon as the elevator leaves. Let's move. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes. Obozy? Bляха, муха. Wydawało mi się, że ja myślałem w obozie. There's a tunnel on the other side. Okay, I lead, you follow. Now keep it quiet, or they'll guess everyone. Let's move. Stay out of the light and stick to the shadows. They are your best friend. Tak, widać, musimy się trzymać cienia. Tak jest, pięknie.
Oświetlenie, naprawdę okay, fajna sprawa. Tak. Looks like we cleared it. Let's see. Da, Ivan. Over top. Ah, блин. Tough luck, didn't even budge, huh? Right. We can't go through here, that we know. Okay, where do we go now? What if... Hey, give me a lift, will you? I znowu, ani przycisku, jest to wszystko skrypt. Oczywiście ja nie mogę nic zrobić, muszę czekać. Dobrze, mamy drabinkę. Tak. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. No, let's move. O tak, będę małą myszką. Freeze! Move! W porządku, trzymamy się dalej. O, jak widać, nie zauważył nas, czyli sneaky, motherfuckers. To jest ciemno w tym miejscu. Dobrze. Okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Verstehen? Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it. Oh yes. Hey, do you hear me? Look, there is a lever. It releases the ladder. No dobrze, posłuchamy ich, zobaczymy co z tego wyniknie. Get as many of them as you can. We're done anyway. Spoko, ziom. Open the cells, will you? The controls are up there in the guardroom. Please. In the guardroom. Gdzie jest guardroom? You ain't gonna do squat besides get us all killed. Sam na to, że guardroom jest tam. Screw the light bulb. W porządku. Usuwamy światełko, żeby nie było nas widać. Problem polega na tym. Dobrze, pięknie. Teraz możemy działać. Food! Some food! Any food! As if we do it. Tak jest. Hey man! Open the locks! Świat jest wolny od kolejnego rasisty jakiegoś? Raczej faszysty, przepraszam. Tak, już otworzę, przestańcie trudzić dupę, sekunda. Czekajcie, źle idę. Careful. If you make noise, you won't make another. What's up with you? Move! The guards will find you and get us all. What's making you stop? You had a good start. Just go on as you did. You got a good start. A wy go nie mieliście. What do you mean you released it? Are you out of your mind? I don't know. Just looked at him and somehow saw myself. Że pięknie przyciskamy się przez jakieś lochy. Jakieś tunele, przepraszam. Tylko kapi jest czyste, jak widać, przewidziałe. Jak widać w tej grze. Stare kule są walutą. Oświetlenie, jeszcze raz zwracam uwagę na oświetlenie, naprawdę daje radę. Myślę, że ktoś się tu zabawiał. W porządku. Jesteśmy.
Ja bym najchętniej powyciągał te noże z niego. O, właśnie, widzę, że w końcu ktoś myśli. W porządku. Rzuć nożem. Jak widać, to jest inwentory. Załatwione. Pięknie, było wszystko po cichutku, po cichutku. Szkoda, że nie mogę ich ukrywać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Bardzo super głos, taki bardzo wychillowany. Szczerze mówiąc, ja nie widzę tutaj nic. Dobrze. Tak jest. Pięknie, pięknie. No tak, granaty mi się przydały, niewątpliwie. Na razie mi się podoba bardzo, klimacik jest naprawdę przedni. Dobrze, chcę tylko wiedzieć, w jakim miejscu w momencie jestem. Dobrze, mamy go. Teraz właśnie pytanie, czy to ma tłumik? Następny. Bardzo dobrze. Głosy przeładowań i odczucie, jeżeli chodzi o sam strzał. Naprawdę rewelacyjne. Dobrze, mamy ich. Na razie chyba wszystko poszło z planem. Wygląda na to, że chyba jest czysto. Chyba jest czysto. Tak, chyba możemy zejść. Dobrze. Teraz jest czysto. Celowanie dosyć szybkie. Naprawdę fajną sprawą jest to, że jest osobne ustawienie do czułości sterowania, jak i do czułości celowania. Przeładowane. Przeładowane.
Jedziemy. Okay, enough with the sightseeing. We've got to get out. Let's move, Red. No, także udało się. My escape from the Nazi prison is entitled "The Enemy of My Enemy is My Friend." This friend's name is Pavel. He led a red. A my zobaczymy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Strzałeczka.